Jeżeli chodzi o otwarte serca mieszkańców na pomoc innym, to zdaje się, jako społeczność mamy ogromną przewagę nad innymi w tym obszarze. Bowiem temat wsparcia kontynuować będziemy również w kolejnej informacji, niewątpliwie związanej z pomocą, ale również z rozpoczęciem 14 sezonu morsów w Bartoszycach. Mimo że pory roku zacierają swe różnice, to zawsze można znaleźć punkty zaczepienia, by zwrócić na nie uwagę. I tak, jesień w Bartoszycach z pewnością charakteryzuje się tym, że wokół pojawia się wiele barw, a na terenie przy Jeziorku Miejskim, a znacznie częściej, dosłownie w nim, można spotkać morsujące osoby. Dla nich jesienią zwykle zaczyna się nowy sezon i dba o to Bartoszycki Klub Morsów Polar. Tak jak ten dzień świstaka, tylko rok świstaka, następny sezon, już 14. Pogoda taka wiosenna raczej na koniec sezonu, ale woda już jest fajna, już można się trochę pomoczyć. Mamy gości dzisiaj z Mrągowa, Szczytno może jeszcze dojedzie. No zaczynamy, trzeba się kąpać, trzeba korzystać z tych naturalnych dobrodziejstw, jakie mamy tutaj na miejscu. Bo mamy. Jeziorko coraz bardziej zagospodarowane zaczyna spełniać wymagania wielu grup, w tym morsów, którzy systematycznie korzystają z kąpieli, ale też dobrze wykorzystują przypisany im obiekt. Dostaliśmy od miasta dwa pomieszczenia, o które dbamy, pielęgnujemy. W jednym zrobiliśmy saunę. Saunę dla morsów, dla ludzi, którzy tu chcą chętnie przyjść, nowi mogą korzystać, jeśli będą mieli ochotę wejść z nami do wody, a nawet bez tego, jak ktoś będzie chciał przyjść i ten, mamy gdzie się przebrać w zimie, nie kapie nam na głowę, może jeszcze kiedyś uda się przy jeziorku zrobić jakąś fajną wiatkę, ale to Powoli, małymi krokami. I ważne, że są plany. To znaczy, że klub stawia na rozwój i promocję takiej aktywności dla zdrowia, jaką są zimne kąpiele. Stąd dużo radości i gości z zewnątrz towarzyszyło pierwszej oficjalnej w tym sezonie kąpieli, która tradycyjnie trwała tyle, ile potrzebował każdy sam indywidualnie. To, jak podkreśla prezes, z pewnością nie są żadne zawody. Te obowiązują jedynie na ogólnopolskim morsowaniu w Mielnie. W Bartoszycach natomiast każdy może skorzystać z kąpieli indywidualnie lub w grupie klubowej. Terminarz jest praktycznie taki sam jak poprzednie lata. Czyli główna kąpiel to jest w sobotę o godzinie 15. Kąpiemy się w niedzielę o godzinie 13. Zaczynamy kąpiele w tym roku o 13 w niedzielę. Zmieniliśmy z 12 na 13 ze względu na saunę, bo saunę trzeba rozpalać rano i parę godzin to musi trwać. A naprawdę trzeba dużo wcześniej było wstawać rano, żeby to rozpalić. I kąpiemy się też w tygodniu, we wtorki i w czwartki o godzinie 17, także zapraszamy 4 dni w tygodniu. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś powiedział, że ja nie mogę z wami się kąpać, bo mi tu nie pasuje. Można dopasować sobie tak. Oczywiście nie na siłę. Kto chce, to może przyjść. Także fajnie się kąpię w zimie w czwartki, we wtorki. Pora już jest taka, że jest ciemno, fajny klimat. Nasze tutaj otoczenie, lampy się palą, jest fajnie. Można korzystać z tego i przychodzić. Co mają wziąć z sobą? Strój kąpielowy i nic więcej. Buty jakieś, oczywiście nie neopreny, bo ja jestem przeciwnikiem neoprenu wszelkiego rodzaju, rękawiczek i czapek, no ale to nic na siłę, kto jak chce, tak morsuje, nic nie jest tutaj jakimś przymusem. Jakieś buty, które zabezpieczają nam tylko stopy, bo wiadomo, tu mogą być szkła, są u nas takie duże małże, które też są dosyć ostre i mogą pokaleczyć. Chęć tylko i nic więcej. I naprawdę jest w grupie fajnie. Poza tym to wymiana doświadczeń i sprawdzonych taktyk, jak podejść do takiej zimnej kąpieli. Różne są taktyki, bo ludzie się rozgrzewają, biegają, pompki robią. Ja powiem pani, że nasz klub praktycznie wchodzi bez rozgrzewki. Rozgrzewka jest w sumie niepotrzebna, także jeszcze nie będę mówił, o co tu w tym wszystkim chodzi, ale to jest też indywidualne. No, niektórzy czują ten komfort wejścia, jest im fajnie, jak są rozgrzani, nie? Jak to mówią, do pierwszej kropli potu, nie? Ale
można wejść też bez rozgrzewki. Nie? Jest mniejsza utrata ciepła i te inne takie są czynniki. A sama kąpiel z pewnością i tak wywoła hormony szczęścia. Zatem skoro wiemy, jak wejść do wody w sezonie morsów, to warto dowiedzieć się, jak wyjść i te wspomniane hormony utrzymać. Po wyjściu nie szaleć z jakimś tam bieganiem, jakimiś tam ćwiczeniami, tylko wysuszyć się, ubrać ten. Później można delikatnie, bo ta krew jednak troszeczkę jest gęściejsza po takim poważniejszym morsowaniu. Jeśli to jest krótkie morsowanie, to tam nie ma problemu, można też i biegać, ale na spokojnie. I tak każdy, znając swoje możliwości, w wodzie był tyle, ile potrzebował, by wciąż mieć gorące serce do dzielenia się dobrem, bo morsy stale pamiętają o tym, by pomagać. Stąd w międzyczasie organizowana była zbiórka na rzecz Ady Stańczyk.